Jacek Kaczmarski, Rejtan, czyli raport ambasadora. Wasze Wieliczeństwo, na wstępie śpieszę donieść, akt podpisany i po naszej myśli brzmi. Zgodnie z układem, wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt, zwłaszcza, że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi, z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł, zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się, niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć, inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem. Nie widziałem twarzy. Evidemment, nie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż. To łajdak, jakich mało... Do dalszych spraw polecam, z czystym sercem go. Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny Potocki był zupełnie comme il faut. I tylko jeden szlachcic stary wyszedł z sali, przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też... Potocki, ale całkiem łotro szos. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu, niech ekscelencja spojrzy, jaki owłosiony. Co było zresztą szczerą prawdą, entre nous. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować, to może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś, niezamożny, sądząc z szat, trójbarwną wstążkę w czapce wzniósł i szable w pięści. Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go, lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować, choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować, kiedy ten mnisi lis kołątaj judził go. W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy! Krzyczano, lecz do kogo? Trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz jomas. Dlatego radzę, nim ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść. Nie grozi niczym to. Wygrać, co da się wygrać. Rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie qui pro quo.
czytał Bogdan Dmowski.